Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy, dzisiaj chciałabym Wam przeczytać fragment rozdziału z książki Radosne i smutne Kornela Makuszyńskiego. Książkę tę wydał Jacek Międar. Jest między innymi ona dostępna w sklepie internetowym mojej fundacji Wołyń Pamiętamy. Link do tej książki podam pod tym filmem. Moi drodzy, Kornel Makuszyński był nie tylko autorem książek dla dzieci, jak Koziołek Matołek, Szaleństwa Panny Ewy, czy też Szatan z siódmej klasy. Przede wszystkim był polskim patriotą, który doskonale opisywał tragiczne losy Polaków, które miały miejsce ponad 100 lat temu. To wszystko się, proszę Państwa, powtarza. Ta historia się powtarza obecnie. Ludzie się nie zmieniają, ich charaktery. I między innymi z tego tekstu, z tego fragmentu, który przeczytam, sami to wywnioskujecie. No dobrze, to jest tak, to jest rozdział 7 pod tytułem Po powrocie. To będzie fragment tego rozdziału. W całym tym nieszczęśliwym kraju nastał dzień gniewu i klęski. Tysiąc już piór krwią pisząc opowiedziało te straszliwe epizody, dreszcz budzące. Sine, rozpłataną piersią widma krążą w mrocznym wspomnieniu, także się myśleć o tem nie chce. Dusza się bowiem wzdryga. Ze wszystkich zakątków, ze wszystkich dróg i gościńców waliły się rozkrzyczane wieści, bieżały rozkane echa, gonił płacz i krwią napęczniały jęk. Ukraińska dzicz morduje cywilizację. Niepodobne to było do wiary, żeby to się działo w takim stopniu, w jakim się działo istotnie. Z opowieści tych bowiem wynikało, że Attyla to był baranek, Tymur kulawy miał duszę anielską. Nad tą ziemią bogatą i śliczną zapanował zwierz nie tylko morderczy, lecz złośliwy, ohydnie złośliwy, do którego na ziemiach cywilizowanych miejsca być nie powinno. Straszliwy rezon wnuk Gonty i Żeleźniaka, a krewny paryskich dyplomatów. Mordował szlachcica, bo uważał to za przykazanie swoje główne. Mordował jego żonę, bo ta urządziła mu szpital, a kiedy dziki zwierz ukraiński skaleczył się w lesie, przy kradzieży drzewa opatrywała mu dobremi rękoma ranę. Rozcinał brzuch panienkom ze dworu, bo uczyły czytania młodych rezumów i głaskały je po wszawych głowach. Kiedy wymordował wszystkich, wtedy rabował dom wedle swej metody. Nie wiedział, co czynić z jakimkolwiek sprzętem, więc go rozbijał siekierą. Plądrował wśród bezcennych pamiątek, podpaliwszy starą bibliotekę, aby mu było widno wśród walpurgicznej nocy. Z pasją tłukł zwierciadła, darł obrazy, wyrywał posadzki, tłukł marmury. Jednakże niczego z taką nie palił lubością jak książki. Ta krwawa imitacja człowieka miała przed zbiorem książek jakiś niesamowity, niepojęty lęk. Mówił sobie ukraiński hotentot. Tylko z braku lepszego porównania śmiem obrazić poczciwych hotentotów. Że kto by te wszystkie książki przeczytał, ten byłby mędrszym niż sam Kiereński. Trzeba je tedy spalić. Tak oto przez setki lat gromadzone pomniki kultury zmieniły się w kupę popiołu zalanego krwią w czasie kilku nocy, których Bóg się pewnie przeraził. W męczeńskim ogniu umarła dusza tego kraju. Ludzie umierali jak bohaterowie, jak męczeńscy misjonarze wśród dzikich. Kobiety umierały, wystrzeliwszy wszystkie ładunki po obronie rozpaczliwej i strasznej. W epidemii zbrodni to były najohydniejsze, których nikt pojąć nie zdoła. Zdarzyło się, że do rodzącej czarownicy trzeba było wezwać lekarza. Pojechał do niego rezun i całował po rękach, prosząc, by się udał z pomocą. Lekarza tego uważano za świętego człowieka. Szedł naprzeciwko tyfusowej śmierci bez wahania do najbiedniejszego. W tej chwili tedy udał się z pomocą do rezunów. Kiedy czynność swoją spełnił, zamordowano go ohydnie. Potem zamordowano jego córkę. Jest coś w tych opowieściach, czego dobry Bóg chrześcijański w nieskończonym swym rozumie nie pojmie nigdy. Ludzkość została sponiewierana po 1000 lat chrześcijaństwa w tym kraju. Zdumiałby się członek paryskiego towarzystwa geograficznego, który ze zgrozą wspomina o tym, jak w XIV wieku Nowozelandczycy powiesili misjonarza, kobiety wyłupiły mu oczy i zjadły mózg.
Zdumiałby się i nie jechałby już po opowieści XIV wieku na wyspach Hejot albo w cieśninie Torres. Rzeczy okropniejsze działy się w środku Europy w 1918 roku. Popełniał je człowiek na wpół cywilizowany, po namyśle, po przygotowaniach, z lubością i rozkoszą, chytry i czający się za węgłem, lecz ohydny w swojej psiej pokorze, jeśli został rozbrojony. Wtedy pada na kolana i całuje nogi i Boga woła na świadectwo, że jest niewinny. Taka jest dziwna, plugawa podłość w tym strasznym rezunie, że zbrodniarz, schwytany, lecz hardo idący na szubienicę, jest wobec niego jak bohater wobec wściekłego psa. Ostatecznie pojąć można szał zniszczenia u człowieka dotkniętego zbrodniczym obłędem, któremu widok pożaru pałacu sprawia sadystyczną rozkosz. Uważał pana za swojego wroga i spalił jego dom. Hajdamackie zaś czarownice, półnagie, pijane i straszne, zarażone syfilisem przez żołdactwo z frontu uciekające, tańczą dookoła pożaru. Jest to rodzajowy obraz wiosennej, ślicznej nocy ukraińskiej. Wtedy jednak zaczynają się znów rzeczy niepojęte. Ludzi już wymordowano, morderczy zaś szał woła o ofiarę. Wtedy ten syn ziemi, którego po strasznej śmierci ziemia w siebie przyjąć nie zechce, rozwija całą łotrowską pomysłowość i z dworskiej stajni wyprowadza krowę. Nieszczęsne zwierzę zawieszono na drzewie, po nim zaś rozpalono ognisko i pańska krowa oszalała z bólu. Pieczona żywcem wydaje z siebie rzężenia i jęki potworne ku obłąkanej radości tych ludzi, którzy w spokojnym życiu codziennym uważają za obowiązek kopnięcia przy każdym spotkaniu najprzyjaźniejszego psa, pewnie z głuchej wściekłości, że nieszczęsny ukraiński pies uczciwszą ma duszę. Szczerze mówiąc, jest to bardzo przerażający fragment tej książki. Zachęcam do zakupu. Moi drodzy, i jak to już ma w zwyczaju moim, zapraszam Was tradycyjnie na Marsz Pamięci w przyszłym roku, który będzie się Marsz Pamięci poświęcony polskim ofiarom ukraińskiego ludobójstwa. Odbędzie się 6 lipca w niedzielę na Placu Trzech Krzyży w Warszawie o godzinie 15. Startujemy o godzinie 15. Będzie to jedyny apolityczny marsz w stolicy poświęcony właśnie ofiarom, polskim ofiarom ukraińskiego ludobójstwa. Zapraszam serdecznie. Jest to społeczny marsz organizowany przez Fundację Wołyń Pamiętamy. Natomiast jakby nie było, jest to Wasz marsz. Liczę na Was i że stawicie się tłumnie, bo no musimy w tych ciężkich czasach w jakiś sposób czasami się pocieszać, że jest nas więcej. Także zapraszam serdecznie również do zakupu tej książki i zapraszam Was na marsz w przyszłym roku. Dziękuję i pozdrawiam.